Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku ze Star Wars w Battlefront. Co by tutaj zrobić, tak się zastanawiam, ale zrobimy może strefę zrzutu. To jest to, co było w becie. O ile się w ogóle uda znaleźć ludzi, bo tu też jest taki delikatny problemik. No i nawet jest dość dużo ich, więc jest okej. Wypadek na bagnach. Tej mapy na pewno nie było w becie, to jest 100%, ale ten tryb gry był ukazany. Także to wam powiem od razu. Ten tryb gry był ukazany, z tego co pamiętam. Okej, musimy sobie wybrać tutaj parę rzeczy, bo nie wiem, czy to jest to, co bym chciał. Jakieś karty nowe, torpedę jonową tylko mam. Ale ta torpeda jonowa w sumie nic mi nie daje więcej, więc to tak trochę kiepsko. Natomiast jeżeli chodzi o... Aj, nie chciałem tego. Jeżeli chodzi o blastery, mogę coś już odblokować, czy nie? Nie mogę nic. Czyli zostajemy przy tym, co jest. Jakąś wizualę. Mamy 5000 w sumie, więc hajsu a hajsu. Boba bym nie chciał. Tego bym chciał najlepiej, ale 50 ranga to tak trochę słabo. No ale dobra, nieważne. Nieważne, nie będziemy tutaj zanudzać. Ruszmy się do obrony kapsuł, do strefy zrzutu. Tak, wiem co mamy robić, mamy aktywować kapsułę. Zresp się przy partnerze. Nie jesteśmy zbyt daleko, to tylko 130 metrów, co tam? No po co on strzela, bo nie rozumiem. Za bardzo, nie rozumiem. Dobra, jeszcze setka. Jezus, taki naprawdę taki kawał nas zrespiło od tej kapsuły. Już to się idzie. Dobra, czekajcie. Tak trzeba po cichaczu. Tam są, więc stamtąd trzeba się usunąć w cień. Kurde, nie zdążyłem mu wskoczyć na plecy. Ogniwo chłodzące. Widzę, że wszyscy już mają dość wysokie levele tutaj. Gdzie ta kapsuła jest? Aha, zbliża się nowa kapsuła. 20 metrów. O. Dobra, trzeba podjąć poda. Okej, pod podjęty. Mamy za aktywację kapsuły 150 punktów. No zgiń, suko! Dobra, chciałbym tu wskoczyć. To jest takie dość fajne, zbugowane miejsce z tego co widzę. Kurde, już mnie ktoś z tyłu dziabnął, no. Tak samemu to ciężko, powiem wam szczerze. Tak we dwójkę jakby w to grać. Pewnie, że nam wzięli, no. Ja podniosłem poda, ale utrzymać poda to już taki problem, nie? No żeż w dupę! Panowie, ale wy musicie tam grać, kurwa. Ja sam nie będę przejmował tutaj wszystkiego. No daj ta spokój. No i znowu jest. To za dziadostwo, no. Ty tutaj zasuwasz, stresujesz się. Lecisz. No, kurwa, naprawdę go nie zabiłem? Jakieś jaja chyba są. Ej, oni tego nie przejmą. Ja nie wiem, czy to takie nuby grają, czy o co tu chodzi. Dobra, ta kapsuła będzie gdzieś z tamtej strony pewnie. Nie, no to w tym samym miejscu jest chyba, nie. Obok, kawałek obok. Dobra, 50 metrów w bok. Dobrze, nie przejęli chyba jej. Ale co nie zmienia faktu, że tu noby same kurwa grają z tego co ja widzę. Misja wejść kapsułę, a oni se kurwa biegają i strzelają do nich, no. O kurwa. Granat? No ja pierdolę, naprawdę tyle tych granatów oni tam rzucają?
To jest chyba jedyne, co oni tu robią, to biorą granat i rzucają. Biorą i rzucają, ale przejmij, ktoś tam tego poda, no kurwa. Ej, to jest serio, tak? Kurwa, wszyscy, tyle ich szturmuje, no. Nikt, kurwa, nikt nie potrafi przejąć poda, no. Gdzie ten pod? Tam. No na taką odległość tego, to ja sobie mogę postrzelać. No. Jak zwykle w rebelianckich rękach, no bo kto może przejąć poda, jak nie oni. U nas nie ma nikogo inteligentnego. Wow! Trafił się jeden inteligent, który przejął. Dobrze. Teraz zostaje tylko rzucać w tamto miejsce granatami i to jest wszystko, tak naprawdę. Uff. Jezu, 140 metrów od poda mnie zryspiło, no. To ja się nie dziwię, że no, my nie możemy tego obronić. Dobrze, no. Kurwa, w plecy, no. Pytanie, gdzie się ten pod zryspił? Ale gdzieś niedaleko resztę podniosek tego. Kurwa, z wszystkich stron, no. Powiem wam, że ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Przynajmniej tak samemu ciężko, no bo jakbyśmy grali we dwójkę ze smoczykiem. Jeden HP gościu miał. Gdybyśmy grali we dwójkę ze smoczykiem, to to by na pewno lepiej wyglądało. Ale jest jak jest. Dobra, biegnijmy, no. 3 minuty jeszcze zostały. A my dostajemy tak so much w dupę, że to jest horror. Fajne jest to w tej grze, że można wszędzie wskoczyć, tak naprawdę. Nie ma ograniczeń jakichś tam większych. No już nam przejmują, kurwa mać. Wysuki. Kurwa, oni w swoich rzucają detonatorami. To jest naprawdę niebywałe. Ogólnie przydałby mi się jakiś partner, no ale widzę, że nikt tutaj ze mną nie chce być. No ty suko jedna. Krytyczna asysta przy zabiciu. Krytyczna asysta to jest tak, że zostawiasz mu jeden HP gdzieś mniej więcej. Oczywiście już nie zdołamy przejąć tego poda, bo co tam. Po co? No tak myślałem właśnie. No ja tu z wszystkich stron strzelają w tym lesie. A najgorsze jest to, że my jesteśmy, kurwa, biali, a oni są, kurwa, zieloni. I oni zielonymi, jak się wbiją w krzaki, to ich, kurwa, nie widać. A my to przez te krzaki, no to wszystko widać, nie? Patologia po prostu. Ty suko jedna, no. Mogłem nie strzelać w sumie, ale trudno. Nie chciałem blastera żadnego zmieniać. 120 metrów i co tam? No jak to obronić, jak ty 120 metrów się respisz od kopsuły? Dobra, żeby nam tylko kapsuły nie wzięli. Ja wezmę kapsułę, to jest po jabłkach. Do widzenia. No ale padaj. Dobrze. Kurwa, granat. A miałem orbital strike'a. Ile? 100 metrów mam. Nie, mam dalej Orbital Strike'a. Aha, czyli to już nie znika tak jak w becie, bo w becie, jak wiecie, jak zginęliście, to znikały te.
sucho. Mam nadzieję, że zdąży ten Orbital Strike spaść. Ale chyba nikogo nie zabiłem nim. Trudno, no ale przynajmniej wykorzystałem go. 3 sekundy zostały, nie mamy szans nawet tego wygrać już, więc... Przejęli poda w ostatniej sekundzie, to trzeba być dobrym. No ale nie blokuj tam mnie, co? Ciężko, 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 ciężko. Z każdej strony strzelają. Kurwa! Wiedziałem, że mnie w tył dziabnią. Przegrana, no niestety przegrana, no. Ale byłem u nas pierwszy, co jest najśmieszniejsze. Miałem 11 na 17 i byłem u nas pierwszy. To jest z tego wszystkiego najlepsze. Jest dość ciekawie ogólnie. Najwięcej zabitych Dick nas miał 37. Niepojęte to dla mnie. Będzie piąty czy nie będzie piątego? Nie będzie chyba jeszcze piątego. O, nie będzie jeszcze piątego. Kurde, a tak mało brakło, no. 360 kredytów żeśmy dostali. Okej, ale teraz z drugiej strony trzeba dziabnąć. Jakieś nowe karty, nie mamy nic. Tą torpeda jonowa no mi się nie przyda, no bo po co mi tutaj? Ale wezmę chyba broń sobie zmienię na tego. Tak mi się wydaje, że to będzie takie dość sensowniejsze. Teraz będziemy chyba na tej mapie, na której żeśmy w betę grali, wiecie? Tak mi się wydaje. Zabij 75 wrogów pistoletami blasterowymi. Jest jakaś misja co do pistoletów blasterowych, to ciekawe. Dobra, moje pytanie brzmi, skąd oni będą biec? No, tak myślałem, 90 parę metrów. Kiepsko to wygląda. I wszyscy zaczynają biec nagle w tamto miejsce. Kurde, za dużo ich tu trochę, za dużo ich. Mogę jakiegoś partnera mieć tutaj, czy nie bardzo? Bo mnie to zaczyna irytować, że ja się muszę respić tylko na respie. Kurde, taki kawał mam biec. 70 metrów do zrobienia. Dobra, przejmuję, to w dupie mam. Dobrze jest. Bum. Wiedziałem, że ten skurwel tu wyjdzie. Dobrze. Jest miodzio. Jeden będzie stąd na bank biegł. Nie, nikt stąd nie biegnie, dziwne aż. Dobra, wskoczę sobie tutaj może. Przejęliśmy kapsułę, dobra, to na tej mapie to jeszcze widzę wszyscy są ogarnięci w miarę. Dobra, tamten zginął. Tam jakiś gościu do mnie strzelał. Kurde, z czego on mnie dziabnął? A, z tego ciężkiego, co ja miałem przed chwilą na tej misji tamtej. Na samym początku. Jezus Maria, 150 metrów. To jest przesrane, przecież taki kawał biec. Daj ta spokój. 100 metrów jeszcze. Nie zdążę już chyba nawet go dobiec, zanim ta kapsuła zostanie przejęta. Mam takie wrażenie. O, fuck, no nie, no za dużo ich jest. Ewidentnie jest ich tak dużo, ilu ich jest.
8 nas jest 7, to taka jedna osoba niby nie przewaga, ale przewaga. Powiedz, że jest gdzieś blisko mnie. 170 metrów! Ja pierdolę, wy tak serio z tymi 170 metrów? To przecież to się musiało zrespić w tym samym miejscu, w którym było przed chwilą. Bo innej opcji to chyba nie wyobrażam sobie. Coś granaty wybuchają. Dobrze jest. Kurde, no i źle jest. 8 na 4 mam, więc i tak bilans dość dobry. Ale tu w sumie nie chodzi o zabicia, tylko o to, żeby przejąć te kapsułę. No kurwa, 170 metrów. Ich posrało z tymi timingami. Te respy są za daleko, ewidentnie. Bo co to za sens, kurwa, że ja mam przebiec 160 metrów, jak ktoś podejmuje kapsułę, to w tym momencie już nie ma, nie? Dobra, zobaczymy, gdzie nam teraz zrespi poda. To jest dobre pytanie. O, 20 metrów. No nie! Kurwa, wyskoczył z góry! I ile mam do przebiegnięcia, kurwa? Znowu ze stówę. Pewnie, że tak. To jest trochę bez sensu, naprawdę. Tym bardziej, że widzę, że oni mają dużo lepszą drużynę. O! Bomba zbliżeniowa. Zajebiście! I 160 metrów teraz będę musiał przebiec. No 90, dobra, to jeszcze nie ma tragedii, bo w samym środku mapy się zrespiło. Dobra, zobaczymy. Zdążyłem. To się zdenerwują teraz. Kurde! Zdechacza mnie dziabnął. Ten dechacz jest dobry, naprawdę powiem wam. Ten dechacz jest akurat dobrą bronią. No ale kurwa, no ja przejmuję po to, żeby oni sobie dali to przejąć z powrotem. To jest bez sensu taka gra. Aj, dik nas znowu. Ile on ma już zabić? Mało, 11 ma tylko. Jezus, mam już partnera, wow, niemożliwe. Już nuba. No i pięknie. Oj, powoli zaczynam się głodny robić, to taki trochę przypał. Kurwa mać, no. No oni mają już dość wysokie levele tutaj, widzę wszyscy, tylko ja tak jakiś słaby jestem. Nie wiem, o co tu chodzi. Za mało gram w tą grę, trzeba się przyłożyć po prostu i grać więcej. Dzięki, że mnie uratowałeś, ziomuś. Kurwa w plecy, no. 18 na 10, już mnie ten nasz dziadyga goni. Ten dick nas mnie goni. Jezus, ja mam 170 metrów, a ja se wokół skałki biegam. Ja myślałem, że to jest obok. Kurwa mać. Dobra, ale żeśmy obronili tego poda, więc jest spoko. Teraz powinien się zrespić gdzieś tutaj blisko. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się gdzieś tu blisko zrespi. 115 metrów, tak, i oni od razu przejmują, bo są przy tym, no przecież. Ten dick nas to tak serio? Ej, ten dick nas, powiem wam, że napierdala trochę. Wniosek z tego w tą grę, no ale no, kiepsko to wygląda. Zrespiłem się przy partnerze tylko po to, żeby się zrespić koła 5 metrów wcześniej niż byłem.
To... Nie wiem, nie wiem. Ten gościu, który jest u mnie partnerem, jest po prostu tak słaby, że to jest horror chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ja pierdolę, dik nas znowu, no. No, Spectri pewnie, 1 na 3, no, zajebiście, to... Życzę powodzenia, stary. No ja się odwróciłem plecami po to, żeby rzucić granat i gówno z tego wyszło. Teraz resp się przy partnerze. Dobrze, 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 przejęcie kapsuły nam się udało. Dobra, 100% mam. Wow, 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 wow. Nie wiem, co ten gościu próbował, ale jak myślał, że mnie oszuka przebiegając obok, to się mylił. Orbital atak tam leci, no cy to. Bum. Dobrze. Oczywiście tam ktoś płacze, że ma team retardów. To jest taki standardzik na takich grach. Ajajaj, Grey Fox. Mam nadzieję, że mój partner żyje, chciałem powiedzieć. Ale mam na tyle słabego partnera, że to jest horror po prostu. Dobra, ale przejęliśmy kapsułę. Jest! Wygraliśmy! Dzięki temu. Jest, 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 jest. Jestem jak najbardziej zadowolony. Pierwsze miejsce oczywiście. Dik nas mnie przegonił o 3 zabójstwa. Ham po prostu i prostak. Ham i prostak. Nic więcej nie mogę powiedzieć o nim. No, najwięcej obronionych kapsów Dik nas, najwięcej zabitych Dik nas. Ajajaj, do dupy taka robota, powiem wam szczerze. Jest ranga numer 5. Jest ranga numer 5, mam nadzieję, że wbiło mi się też trochę tej piątej rangi. No, powiedzmy, jeszcze 10 tysięcy zostało nam do wbicia. Więc troszkę, troszkę. Okej, okay, nie ma chyba co grać w te obranianie kapsuł, bronienie kapsuł. Bronienie kapsuł brzmi lepiej, zdecydowanie bronienie kapsuł brzmi lepiej. Okej, okay, zagrajmy sobie... Coś, tutaj jest jakaś szybka akcja strzała przemieszczająca do przyjęcia i utrzymania. Spróbujmy to. Jeżeli się uda oczywiście. Bo nie wiem, na czym to polega. Po powierzchni planety poruszają się 3 droidy. O kontrolę nad nimi walczą rebelianci i imperialni. Wygra strona, która przejmie wszystkie 3 droidy. No to chyba coś czuję, że to będzie dość długa gra. Ja tak czuję, że to będzie naprawdę długa gra. Dobra, blaster sobie wziąłem, ten co był. Przejmowanie dwóch tych mamy już. Jeszcze tylko... Aha, 3 od razu przejmują. Nie no, nie ma sprawy. Mamy 9 minut na to, żeby przejąć wszystkie 3 droidy, ale ja widzę, że już trzeci przejmujemy. Do widzenia. Tam tracimy jednego droida, więc to tak trochę słabo. Przydałoby się wszystkie mieć. Bum. Myślałem, że ten implonder działa na zasadzie tego, że jak się ktoś zbliża, to... Ale dobra, no nieważne, idźmy na to B. Okej. Przepraszam. Muszę iść na tamte AC. Wiedziałem, że tam jakiś gościu. Dobra, 15 sekund zostało i wygramy. Ale oni nam przejmują tego na A tutaj. Defend them from enemy forces.
Jest! Mistrz trybu pogoń za droidami. Trzech zabiłem. Nie zginąłem, tak słabo trochę wyszło z tego, ale... Faktycznie dość szybka gra z tego wyszła. Najwięcej zabitych, najwięcej aktywowanych droidów, najwięcej punktów za realizację celów. Wszystko na pewno nie my. Za dużo punktów no nie dostaniemy tutaj, nie ma co się łudzić niestety. No. Mniej więcej tak to wygląda. 2900 punktów żeśmy dostali. Nie, nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Mogłoby być lepiej. Nie, myślę, że to już koniec. Słuchajcie, myślę, że zakończymy sobie ten odcineczek ze Star Warsów. Dzięki wam za oglądanie, no i cóż, no i zapraszam was do następnych, także na razie, no i cześć!